Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o projekcie ustawy znanej już jako ustawa Hoca, posła Hoca. Ustawa, która budzi olbrzymie kontrowersje i sprzeciwy, dotycząca wprowadzenia paszportów covidowych w Polsce i o roli, jaką tutaj odgrywa poseł Piecha i kim ten poseł jest. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. I tak, wiadomość z ostatniej chwili, nie wiem kiedy ten program będzie emitowany, nagrywany jest w dniu 16 grudnia i tego dnia w radiu RMF FM wystąpił poseł Bolesław Piecha, który ostatnio jakby wypowiada się wciąż w imieniu rządu PiS-u na temat restrykcji związanych z koronawirusem i on powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, że ustawa kontrowersyjna, ustawa Hoca wejdzie w życie, zostanie uchwalona, ponieważ PiS jest po rozmowach z opozycją. No, czyli znaczna część posłów PiS-u, wiadomo to było od początku grudnia, będzie głosować przeciwko tej ustawie, natomiast przejdzie ona głosami części posłów PiS-u, pewnie większej części i zapewne, znaczy na pewno głosami Platformy Obywatelskiej i Lewicy. I co do tego Bolesław Piecha jest głęboko przekonany. I tak, kim jest poseł Bolesław Piecha? Może od tego zaczniemy. Dlaczego takie pytanie zadaję? Bo zobaczmy, wszystkie kwestie związane z tak zwaną pandemią, ze szczepionką i tak dalej, one są tego typu, że ludzie się gubią, bo jest masa informacji z tej strony, nazwijmy je białe, masa informacji z tej strony, nazwijmy je czarne, nieważne, które białe, które czarne. No w każdym razie te informacje są sprzeczne, jedne mówią, że szczepionki są super, drugie mówią, że szczepionki zabijają i wielu jest takich, którzy nie wiedzą, jaka jest prawda, no bo nie mają czasu, żeby te wszystkie informacje weryfikować. Nie do końca wierzą rządzącym, nie do końca wierzą w to, co czytają w internecie. I zadziwia, że w takiej sytuacji są ludzie, politycy, kapłani, biskupi, którzy mówią tak, jakby mówili o jakichś prawdach niepodważalnych, prawda? Mówią, szczepcie się wszyscy, bo to naprawdę dla waszego dobra nic wam nie zaszkodzi i tak dalej, i tak dalej. No i co będzie, jak przy poprzedniej szczepionce na poprzednią epidemię, która akurat Polski nie dotknęła, jednej z tych gryp, ale skutki były takie, że na przykład w Skandynawii szczepiono i później dzieci ponosiły tego konsekwencje na całe życie. Były sprawy i afery i rozprawy sądowe. Co będzie za te ileś tam lat, jeżeli się okaże, że rację mają ci, którzy mówią, że te szczepionki są niebezpieczne dla zdrowia i życia. No i teraz mamy tutaj przykład posła Bolesława Piechy. On całe życie był ginekologiem. W 2007 roku się przyznał, że dokonywał aborcji, że należał do wiodących ginekologów, bo zamordował ponad 1000 dzieci. No i te jego wypowiedzi były przedziwne, bo mówił, że żałuje, ale się tłumaczył. Tłumaczył się i mówił tak.
żeby dokonywać aborcji, trzeba było wtedy przyszłych lekarzy odhumanizować, oduczyć ich empatii. Myśmy wtedy dziecka nie widzieli, bo zdobycze techniki takie jak USG pojawiły się później. Ale widzieliśmy efekty masowo przeprowadzanych tak zwanych zabiegów przerywania ciąży. Piecha ocenia, to już referuje do rzeczy, Piecha ocenia, że w tamtych czasach po to, by można było bez skrupułów dokonywać aborcji, funkcjonowała cała machina. Lekarzom i matkom wbijano do głowy, że dziecko, które rozwija się w macicy, nie jest człowiekiem. Nazywano je tkanką, trofoblastem, zygotą, płodem, embrionem. Zdaniem ministra było to działanie celowe, bo wtedy aborcja nie miała w sobie, ministra to znaczy Piechy wtedy był ministrem, bo wtedy aborcja nie miała w sobie ładunku emocjonalnego. To samo tyczyło się matek, bo nikt im nie mówił, że przerywając ciążę zabijają dziecko, tylko że godzą się na usunięcie tkanki. No i teraz zauważmy, że sytuacja matek i sytuacja lekarzy to była zupełnie inna sytuacja wtedy, bo kobiecie jeszcze można było to wmówić. Natomiast lekarzowi nie, to jest tłumaczenie nie do przyjęcia. Tym bardziej, że ten sam Piecha w rozmowie z katolicką gazetą to przyznał. Otrzymał takie pytanie wtedy w 2007 roku. Czy widział pan rączki, nóżki nienarodzonych? Aborcja bardzo często polega na tym, że się wyrywa dziecko po kawałku, ręka, noga, głowa i się kładzie na tacy i widać, że to jest ręka, noga i głowa. Piecha odpowiada, czy widział pan rączki, nóżki nienarodzonych? Oczywiście, że to było widać. To nie jest jakaś masa, błona po wyłyżeczkowaniu macicy. Każdy ginekolog, który był w ten proceder uwikłany, widział części ciała dziecka. Zakładało się wtedy maskę twardziela i ten twardy człowiek musiał być zasadniczy i agresywny. To był niezbędny rodzaj samoobrony. Wywiady, jakie wtedy przeprowadzałem z kobietami, które przyszły, żeby dokonać aborcji, dzisiaj oceniam jako skandaliczne. Próbowałem zrzucić winę na kobietę, a ja, ginekolog, mam tylko niepotrzebną robotę z tego powodu. No i zobaczmy. Teraz się tłumaczy, że robił zło, ale to nie była jakaś jego wina, bo tak mu mówili, jeszcze w jednym z wywiadów mówi, że troszkę byłem odhumanizowany. No, przyznaje się do wielkiego błędu, a teraz jakby przychodzi jakby kolejne zjawisko i zachowuje się tak samo, to znaczy jest pewny tego, co mówi, że to musi tak być, jak jest. I możemy założyć, że za kilka lat będzie tłumaczył, że też był troszkę odhumanizowany, że nie wiedział, co czynił, że żałuje, prawda? I teraz druga kwestia. Sama ustawa Hoca. No przypomnijmy, znaczy warto zajrzeć w ten projekt, on już jest na stronach Sejmu. No i z tego projektu się dowiadujemy, mówiąc krótko, że każdy pracodawca może poprosić, zażądać od pracownika, żeby przedstawił mu albo paszport covidowy, albo zaświadczenie, że przebył koronawirusa, albo wynik testu, że nie ma koronawirusa. No i teraz każdy pracownik ma prawo odmówić udzielenia informacji na ten temat. I jest taki paragraf w tym projekcie ustawy, że jeżeli pracownik odmówi udzielenia, pokazania dokumentu, to pracodawca ma tym samym prawo do uznania, że ten pracownik nie był szczepiony i potraktowania go jak nieszczepionego, to znaczy może go
przenieść na inne stanowisko pracy, może go przenieść na urlop. I tu Piecha się plątał w zeznaniach, bo mówił, no nie wiadomo, czy to będzie urlop płatny, czy bezpłatny. No wyobraźmy sobie półroczny urlop bezpłatny. No i teraz kolejną ciekawostką, która jest w tej ustawie, to jest artykuł 3, który mówi, że wszystkie działania związane z tą ustawą nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. No to znaczy paranoja, prawda? Bo tu próbuje się wprowadzić artykuł, przepis prawny, w którym mówi się, że, znaczy trochę to przypomina sytuację, że powiedzmy gdzieś, znaczy to sprowadzę do absurdu, gdzieś pojawia się taki przepis, że każdego rudego można zakuć w kajdany, spałować, zamknąć na 3 dni i po tym przepisie następuje artykuł: takie działania nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. To tak jakby czarowali, jakaś magia, prawda? Zaczarować rzeczywistość, nazywając to, co jest łamaniem praw człowieka i obywatela, działaniem zgodnym z prawami człowieka i obywatela. No, jakaś granica zdrowego rozsądku, absurdu została przekroczona. I teraz zauważmy jedną rzecz, że na to, co się dzieje wokół tej ustawy, zareagowała Konfederacja. Był taki mały wiec przed Sejmem i na tym wiecu pojawił się transparent "Szczepienie czyni wolnym". No i Piecha, zresztą nie tylko Piecha, wyraził oburzenie, że to jest nawiązanie do napisu znajdującego się na bramie Auschwitz: praca czyni wolnym, prawda? I Piecha się wypowiedział. Jeżeli chodzi o użycie tego hasła, to budzi to największe z możliwych upiorów w naszej historii. Sądzę, że nadużycie to jest mało powiedziane. To jest skandaliczne zachowanie, to jest rzecz skandaliczna. Moi dziadkowie, moi krewni zginęli w Auschwitz. Znaczy, ja bym się tutaj z posłem Piechą nie zgodził, bo tu nie chodzi o Auschwitz i nie chodzi o porównanie jakby do końca, tylko chodzi o pewną sytuację, prawda, którą można sobie uświadomić, że na bramie obozu Auschwitz w Oświęcimiu był napis "praca czyni wolnym" i wszyscy, większość, którzy tam wchodzili, i dzisiaj wiemy, że to hasło było kłamliwe, prawda? Że było absurdalne. Nikt tam nie brał pod uwagę tego, czy ktoś pracował, jak pracował, tym bardziej, że do pracy zmuszano. I teraz, co się dzieje dzisiaj w Polsce, nie tylko w Polsce, że głosi się od momentu, kiedy jeszcze nie było szczepionek, że szczepionka uczyni cię wolnym. Będziesz mógł wszystko robić tak, jak kiedyś ludzie robili. No i jest to absurdalne hasło i szybko ludzie się dowiedzieli, że nieprawda. W jednym z programów mówiłem o kimś, kto przejeżdżał, jechał z Austrii do Niemiec i na szczęście ktoś z Niemiec do niego zadzwonił i go ostrzegł, że paszport covidowy niczego nie daje, prawda? Że trzeba zrobić test, zapłacić za ten test i ten, kto jechał, po prostu zjechał z autostrady, wjechał na boczną drogę, przekroczył granicę lokalnym przejściem, gdzie nikogo nie było. Przekradał się przez granicę jak za najgorszych możliwych czasów. I szczepionki nie czynią wolnym, ale taka jest wciąż sugestia i
ludzie się szczepią, wielu ludzi nawet w telewizji, w publicznej telewizji, w Polsacie, jak przeprowadza się wywiady z tymi, którzy się zaszczepili, to wielu odpowiada do kamery, że no zaszczepili się, bo chcą być wolni, bo chcą wyjechać za granicę, bo chcą, żeby ich z pracy nie usunęli, bo chcą studiować, prawda? Bo dzwoniły do mnie też tacy młodzi ludzie, którzy chcieli dostać się na studia i im powiedziano, że będą mogli studiować, jak będą zaszczepieni. I oni się nie zdecydowali i zapisali się na studia zaoczne, gdzie takich wymogów nie ma. No, to znaczy, myślę, że to hasło powinno być inne, chociaż też ono, znaczy patrząc z propagandowego punktu widzenia, chociaż też byłoby fałszywe, że szczepionki spowodują, że będziesz żył jak kiedyś, da? Że będziesz mógł pójść na studia, pójść do restauracji, zamieszkać w hotelu, pójść do kościoła. Tylko to jest jedno wielkie kłamstwo i to jest ważne w tym transparencie, a nie porównanie z Auschwitz. Dziękuję bardzo.